Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Piotr Machalica. Jakiś czas temu, blisko rok już minął od momentu, kiedy gościliśmy u Państwa w Lublinie, w pracowni kultury Maki, czyli filii dzielnicowego Domu Kultury w Bronowicach. Lublin, piękne miasto, pamiętamy ten koncert z moimi przyjaciółmi, z Michałem Walczakiem, Krzysiem Niedźwieckim, Pawłem Surmanem. Było nam super, wspaniała publiczność i doskonały nastrój. Przyszedł taki czas, nie, proszę zwrócić uwagę, jak niewiele tego czasu minęło, bo niecały rok, a może troszkę więcej niż rok, gdzie nie możemy się z Państwem na razie spotykać, to znaczy niby już teraz możemy, ale tak nie do końca, tak do połowy, na 50%, że tak powiem. Ale myślę, że też szybko minie. I znowu będziemy się mogli spotykać i znowu będziemy mogli słuchać siebie nawzajem. Państwo nas, a my Państwa. Jak reagujecie, jak się Wam robi może cieplej od tych rzeczy, o których Wam opowiadamy. I to mi się marzy, bo bardzo już po tych 4 miesiącach zatęskniłem za publicznością, za Państwem. Chciałbym życzyć wszystkim zdrowia i nadziei, że będzie super. A teraz chciałbym na koniec podzielić się z Państwem wierszem Jonasza Kofty pod tytułem Jasny i gotowy. Wstałem dzisiaj jasny i gotowy. We śnie Broniewski przyszedł i poradził mi, kiedy przyjdzie po ciebie zegarmistrz światła purpurowy, daj mu w mordę i wyrzuć za drzwi. Jonasz słynął z pięknej poezji, mądrej, ale też bardzo chwilami zabawnej. A jeszcze tak na koniec zanucę Państwu taką piosaneczkę, fragmencik. Lublin, kochany Lublin, to jedno z najpiękniejszych miast. Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie.